Park Kulturowy Korycin-Milewszczyzna z 1000 lat historii, neolit, brąz, ale najwięcej się działo we wczesnym średniowieczu. Druga połowa X wieku Mieszko zdobywa gród Mazowszan. Jak to miał w zwyczaju, niszczy, buduje nowy, graniczny gród w Milewczyźnie. Otoczonej potężną puszczą dzieje się tu mnóstwo rzeczy, gdyż jest to pogranicze, obok Jaćwingowie, Litwini, Prusowie itd. Lud się bronił, duża osada, która była obok grodu, do XII wieku funkcjonował. Został spalony, później jeszcze do XIV wieku w nieco mniejszym zakresie, ale życie toczyło się tu do dziś i pokazujemy w tym miejscu życie naszych przodków w okresie 1000 lat. Nastawiamy się w tym momencie na ten czas wczesnośredniowieczny, stąd też wojowie, stąd też rękodzielnicy, stąd też pokaz dawnych rzemiosł, które przecież były codziennością dla ludzi, którzy byli samowystarczalni, robiąc żywność, robiąc narzędzia, robiąc przeróżne substancje, które służyły do obrony, do życia, do pracy, do wszelkich rzeczy, które były potrzebne i cieszę się, że mamy tutaj gości z całej Polski. Wojowie, rękodzielnicy, rekonstruktorzy, no i goście, którzy przyjeżdżają tu już od lata, żeby zobaczyć to piękne, niezwykłe miejsce, tchnące przeszłością. Dla nas, szczególnie mieszkańców ziemi korocińskiej, bardzo istotne, gdyż no, to jest przeszłość, to są nasze korzenie, to ziemia pachnąca 1000 lat. Festyn archeologiczny robimy po raz trzeci, on się coraz bardziej rozkręca. Dzisiaj mnóstwo wydarzeń, sobota, walki wojów, przeróżne tutaj jeszcze cuda będą się działy, a jutro, niedziela, zapraszam jeszcze bardziej, gdyż bitwa o gród, tak samo pokazy z niezwykłej umiejętności łuczników na koniach, przeróżne jeszcze wydarzenia, które ozdobią tą naszą tutaj imprezę, która jest największą tego typu w Polsce północno-wschodniej, już się staje znana w Rzeczypospolitej. Myślę, że obok Biskupina, obok Wolina, obok jeszcze kilku tego typu wydarzeń właśnie Park Kulturowy Korycin-Milewszczyzna ze swoim festynem archeologicznym mocno wpisał się już na mapę Rzeczypospolitej z tym wydarzeniem. Serdecznie zapraszam. Warto przyjechać z rodziną, gdyż jest to na co popatrzeć i dla małych dzieci, i dla dorosłych, dla ludzi, którzy pasjonują się historią, ale również dla ludzi, którzy żyją codziennością i chcieliby podejrzeć przeróżne rzeczy, które na pewno ich zainteresują, łącznie z degustacją potraw, które no, szczególnie jutro będą tutaj gospodynie starymi metodami gotowały, piekły. Tak samo cały czas są do zdegustowania podpłomyki, czy na przykład pizza pieczona w jednym z niewielu pieców wczesnośredniowiecznych, który tutaj mamy, ale z tego pieca można spróbować również chlebka, można spróbować mięsiwa, można spróbować różnych innych rzeczy, które smakują nie tak jak sklepowe wyroby, ale bardzo podobnie jak to 1000 lat temu było. Ważna dziewczyna, naprawdę jestem pełen podziwu. Mamy kandydata w Welesie. Proszę.